Na pewno, że powinny się skończyć większą wygraną naszą. Wydaje mi się, że było dużo takich niepotrzebnych błędów, które powinniśmy unikać, ale to są też pierwsze mecze. Jest trochę nowych dziewczyn, musimy to wszystko poukładać i wydaje mi się, że zmierza to w dobrym kierunku. Na pewno wspominam ten czas bardzo dobrze, bo jestem wychowanką i no tam stawiałam swoje pierwsze kroki. Gdyby nie ten klub, to pewnie byśmy teraz nie rozmawiali. Jest mi żal, że nie ma tego klubu, mimo że może w tym momencie bym tam nie była, ale no szkoda mi tego klubu. Wiem, że jest dużo osób w Szczecinie, które starają się to odbudować i trzymam za nie mocno kciuki, bo mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę mogła zagrać w barwach Pogoni. Na pewno bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że to był taki przełomowy sezon w mojej karierze i zrobiłam tam duży krok do przodu i jest to bardzo dobry zespół. Ten zespół teraz też jest trochę przebudowany, jest nowy trener. Nie wiem, czego będzie można się spodziewać w przyszłym sezonie, ale wiem z tych dziewczyn, które znam, że na pewno będzie ciężka walka. Zeszłyśmy teraz z 3 jednostek treningowych na 2. Jest trochę lżej, że tak powiem, ale nie znaczy, że jest lekko. Pracujemy na siłowni, na stadionie, teraz głównie już na hali. Ćwiczymy jakieś zagrania taktyczne, ćwiczymy obronę. No jest ciężko. Jest ciężko, ale jest fajne. Też mi się wydaje, że Zagłębie będzie faworytem, ale tak jak w przypadku Perły, tak w przypadku Koszalina ciężko jest coś powiedzieć, bo też była zmiana szkoleniowca. Miałam tę przyjemność trenować pod okiem Adriana Strudzika i wydaje mi się, że może wprowadzić tego zespołu coś nowego i na pewno musimy być dobrze przygotowane, ale wydaje mi się, że to my będziemy faworytem w tym meczu. Na pewno chcemy zdobyć i złoto, i puchar i wydaje mi się, że takie cele musimy sobie stawiać, bo o co mamy walczyć, jakie o najwyższe cele. To jest dla nas motywacja i na pewno każda chce zdobyć ten złoty medal i puchar Polski. Zależało mi na tym, żeby być blisko domu, ale też chciałam grać dalej na wysokim poziomie i ta oferta z Zagłębia naprawdę bardzo mi pomogła i cieszyłam się z tego, że akurat do mnie się odezwał klub i cieszę się, że tu jestem. Ten pierwszy mecz z Rostowem, który zagrałyśmy na wyjeździe, to było coś, ciężko to opisać, bo to jest marzenie na pewno każdej zawodniczki, żeby zagrać w takim meczu. I no był stres ogromny, ale później jak już ten mecz się zaczął, to była bardziej taka motywacja, żeby coś zrobić, że gra się przeciwko takim zawodniczkom i trzeba nie tyle siebie pokazać, co po prostu dobrze zagrać jako zespół. To było naprawdę bardzo fajne przeżycie. Norweżki na pewno na swoim terenie będzie ciężko pokonać, bo no, grają u siebie. No, każdy wie, jak to jest, jak gra się u siebie i na pewno zrobią wszystko, żeby wygrać wszystkie mecze. Wydaje mi się, że Niemki i Rumunki będą bardziej w naszym zasięgu, ale tak naprawdę to boisko zweryfikuje, bo nie jest powiedziane, że nie możemy wygrać z Norwegią, tak? To wychodząc na boisko, to my dajemy z siebie wszystko i robimy wszystko, żeby wygrać. I wydaje mi się, że po prostu musimy myśleć o każdym następnym meczu i dać z siebie wszystko i na pewno będzie z tego dobry rezultat. Mi współpracuje się bardzo dobrze z trenerem. Stara się wprowadzać coś takiego, żeby mieć z nim. Chce z nami rozmawiać. Chce wiedzieć, jak to wygląda też z naszej perspektywy. Ma z nami kontakt teraz, mimo że tego zgrupowania w tym czasie nie ma. Chce wiedzieć, jak trenujemy, jakie postępy robimy i fajnie to wygląda naprawdę. I ta współpraca wydaje mi się, że zaowocuje.